Wicepremier Krzysztof Gawkowski oszukany na 100 tysięcy złotych. Straszna historia. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski kupił samochód, który okazał się podróbką. Lewy pojazd, który kosztował polityka 100 tysięcy złotych, zajęła policja. Dzielę się historią, która brzmi jak z powieści kryminalnych, pisze polityk w mediach społecznościowych. Samochód Krzysztofa Gawkowskiego. Nie ma ani 100 tysięcy, ani auta. O swoim przykrym doświadczeniu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował na platformie X, dawniej Twitter. W ubiegłym roku za kwotę 100 tysięcy złotych polityk kupił Peugeota 5008 od prywatnej osoby. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości pojazd nie jest tym, za którego podawał go sprzedawca. Dzień dobry, dziś witam się nie jako wicepremier, minister czy poseł, a jak zwykły obywatel? Wkurzony, oszukany i okradziony. Dzielę się historią, która brzmi jak z powieści kryminalnych, które zdarza mi się pisać. Niestety, jest prawdziwa i straszna, żali się minister. Policja do spółki z prokuraturą, w ramach prowadzonych przez siebie działań, zajęły samochód polityka. Dowiedziałem się, że auto, które legalnie kupiłem za 100 tysięcy złotych, ma swojego bliźniaka we Francji, a mi sprzedano podrobioną w Polsce wersję. Finał jest taki, że samochód został zajęty przez policję i prokuraturę, a my z żoną straciliśmy 100 tysięcy złotych, zdradza Gawkowski. Minister zapewnia, że nie odpuści sprawy, choćby miała się ona ciągnąć latami, zapowiada pozwy i roszczenia. Feralny zakup. Minister Gawkowski relacjonuje, że nic nie zwiastowało, że samochód może być lewy. Autentyczność wozu miał potwierdzić nawet autoryzowany serwis Peugeota. W październiku 2023 kupujemy auto, Peugeota 5008 od prywatnej osoby. Przed zakupem sprawdzamy pojazd po numerze VIN i dodatkowo jedziemy na sprawdzenie do autoryzowanego serwisu Peugeota. Płacimy za usługę sprawdzenia, otrzymujemy potwierdzenie. Kupujemy auto z całą historią i rejestrujemy w Urzędzie Komunikacji. Inwestujemy, użytkujemy przez ponad pół roku i teraz dowiadujemy się, że samochód jest nielegalny, opisuje sprawę Krzysztof Gawkowski. Minister chce zmian w prawie. Krzysztof Gawkowski napisał, że będzie się starał o wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych. Każdy obywatel przed zakupem auta powinien mieć możliwość potwierdzić, czy gdzieś w UE nie jeździ numerowy klon samochodu, które chce nabyć, przekonuje polityk.